Dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Among Us. Zapraszam do lajkowania, subowania oraz wbijania na Twitch na fałsze Szejbek. Link w opisie, polecam serdecznie. Ważnego na początek, widzowie, i rozpoczynamy sobie gierkę w Amonga. Szczęśliwego nowego roku wam życzę, widzowie. Jako że ten film wchodzi 30 grudnia, to przy okazji mogę wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku. Dobra. Pewnie film na Sylwestra, na nowy rok pojawi się standardowo. Dobra, czy tutaj jest dobre miejsce, że ja bym pod trollką ustawił rzeczywiście tą trapkę. Myślę, że to będzie najbardziej taktyczne miejsce. Dobra, Mandy wszedł. No i ktoś uruchomił te kompsy. Dobra, te kompsy na szczęście już nie są takie OP po tym, jak je zmieniłem. Dobra, teraz przynajmniej widać, kto kurczę gdzie jest. To dużo zmienia. Dobra, i tak trzeba poczekać, już nie zdążę tego ustawić. Dobra, zrobione, super. Zobaczmy w takim razie tutaj. Tutaj nikogo nie ma. Szukajmy sobie kogoś. A nic z tego. Dobra. A Mandy to Mandiego zgłosiłeś? Mandiego. Mandy naprawiał górne kompsy. Jak coś, to a tej mi naprawił dolne. Tak, tak. Wiem, że grałem i mi będę go raczej nie zabili. Dwie osoby mnie zabijały. No to kto zabijał? Dajcie mi powiedzieć, co no, nie? Cał RZ i ATM i w ogóle naraz się wywalili, więc byli rowersami. I patrzę, że to chyba wydaje mi się, że Mandy skoczył. I po prostu go sieknąłem jako szeryf. Okej, okay, dobra, ma to sens. Możliwe, i trzy ciała stoją na sobie na górnych kompsach. No a, dobra, ja już wiem, co się wydarzyło. Ale nie wiem, czy mogę wam powiedzieć. Dawaj. Dobra. A, no, no dobra, nie powiem wam. Dobra, poczekajcie, czyli... A co teraz się stało z Shizim, że tak powiem? No został zastrzelony, no. Strzelili go jako szeryfa po prostu. A, no. Że jako szeryf, słusznie, usłusznie. Dobra. Ale dobra, no to... No to nie mamy, nie mamy na pewno jednego impostora, skoro Shizim zabił. A co się stało nagle, że zginął ATM? Bo on był tam na górze z wami i zginął nagle. No mówię, no on mówił, że oni mogli być rowersami, padli w tej samej sekundzie. Ale z kim? No z... Czekaj, z kim on tam? Arezem chyba. Z no, Arezem. Shizzy zabił jakiegoś złego. No, no tak, no bo Shizzy zobaczył... Ale mógł też zabić neutralkę, nie wiem, Survivor. No, ale i tak jest 7 osób, dlatego bez sensu jest wyrzucanie teraz kogokolwiek. Ja bym się wstrzymał. Wydaje, nie mamy na pewno jednej zabijającej, ej, może, maksymalnie zostały nam dwie. Jest, dawno nie był w sumie. Oh, ja potrzebuję z kimś chodzić. Ja ci, ja ci próbuję info dawać. Razem, żeby było bezpieczniej. Ja ci próbuję info dawać, a to takie rzeczy no do mnie. No dobra, to skipnijmy jeszcze, niech stracę. Niech stracę, to zróbmy skip taktyczny, no ale musicie uważać na Ebiego, bo on coś knuje. On wiedział, że byli rowersi, co nie? To nie jest przypadek. O, oh, wow. No ta, no. Więc mógł maczać w tym może palce, być on na nawet mnie. Jeden głos dał. Może jest Jesterem, jak Jesterem. Dał na siebie. No, ta, na siebie dał głos taktyczny. To damy mu wygrać wtedy. On jest 100% egze. No, nie ma szans, że nie jest egze. Zaraz zrobimy tego jednego taska, zaraz gdzieś postawimy sobie naszą trapkę. I potem trzeba zgłosić jeszcze przycisk. Dobra, postawmy gdzieś pod tyrolką może. Tak od klakier, dobra, klakier wszedł w trapkę. Dobra, póki co tego nie zgłaszajmy. Nie no, może mieć egzo teraz, Bloody. Pójdźmy na lornetę. Dobra, daj mi jeszcze jedną. Dawaj. No jak teraz jest egze, to może być tak. Kurde. Kurwa, czemu zabijać go, no? Pixa? A, Bladiego. Pixa jest crewmate'em. Aha. Ogólnie gdzie jest ciało Bladiego? Blady był oraklem. I tak? To musiał A, być no tak, w no reaktorze, bo tam zostawiałem Vixę z Bladim. Jeszcze ktoś przebiegał jakby z lewej tej? Ja jestem na lokaucie. A powiedz mi, a gdzie zostawiłeś Vixę z Bladim? Gdzieś w okolicach reaktora. Nie no, Vixę... Straszywało mi Amogus. Ogólnie to mi się wydaje, że to gra mnie zabił, tak? Czysto... No, no, czemu ja? Tam był, no. No bo mi się wydaje, że wleciałeś na superze i po prostu go zabiłeś. Bo nie, nie jestem byłeś, superem. Tylko tam więcej nie było. Gwarantuję ci to. I potem jak poszedłeś od nas, to włączyła się roślinka na dole, po czym Bloody umarł. Vixa byłaś obok Bloody'ego? Tak, tak. Centralnie okay. Obok na nim stałam. A. Ja akurat
niefortunnie trafiło na Bladiego. Co by tutaj... Co? Nie, myślę, kurczę. Ja Wiksę mijałem faktycznie przy reaktorze, ale... Nie, no ja Wiksa... Myślę... Ja wchodziłem teraz w tym momencie na drabinę i widziałem, jak ktoś leciał, ale nie widziałem kto. Myślę, że napis... Jakby z lewej strony. Oj, ale kto leciał? Nie Dobra. Wiem kto. Ja jak wchodziłem na drabinę, to widziałem, że ktoś leciał od lewej strony. Powiesz kim jesteś, Wiksa? Na drodze, czy na czym? Jak się przyznasz do roli, to zagłosuję na Gremlina. Ona to już powiedziała po poprzedniej roli. Poprzedniej ludzie powiedziała, kim jest. No kim? Niczem. No. No powiedz to, zagłosuję. No mówię! A, 3 razy powiedziałam. Bo usłyszałem niczym. Nie, ona powiedziała też po poprzedniej rundzie, dlatego chciała z kimś latać za rączkę. Ajajaj. No. Ja znam Jesterem, to możemy razem Wiksa. Dobra. Pomijałem na Bladim, ale niestety nie udało się. Nie wiem, no klapka bija miałem, na górze go wywaliło, nie wiadomo kim on jest w sumie. Ja zbiegałem na dół, widziałem tylko Wiksę, Gremlina nigdy nie widziałem. No dobra, dam na tego Gremlina. No niestety Gremlin, no. Już tak nic nie mogłem zrobić. To prawda. Byłeś skazany na śmierć. Nienawidzę Gremlina, nienawidzę. Ale liczyłem, że trafię jednak tą Wiksę, tą bombką, niestety. No właśnie, ja od początku wiedziałem... No, ja od pierwszej rundy. Gremlin się tak czaił, cały czas żeby mnie uwalił. Nie, no ja... Akurat nie ciebie! No, zakładzisz sobie w jakimś miejscu bombę i ona wybucha po 5 sekundach, no. No przecież... Dlatego tak Wiksę dopytywałem, czy stała obok ciebie, no bo kurde... Dlatego zdziwiony byłem, że od razu na niego ten... A się dziwne, że Wiksa nie zginęła, skoro była obok ciebie, jak bomba poleżała. Tak, to ma pecha. 2 razy pod rząd jest na celu egzekucjonera. A to nie, no. Ja umarłam od bomby. No właśnie, to też mnie zastanawia. No wcześniej tak byłeś. Nie, no ja mam na mojej drapce egza i mam takie kurde, no Bladi chce mnie wyjebać, no jak chuj jest egza, a Bladi jest po prostu Bladim, no. A wiecie, co? Wiksa, ty nie zginęłaś, bo ja dałem na środku tego reaktora, bo to jest dobre. Liczyłem, że będziecie biegać sobie. O! Nienawidzę Gremlina. Dwie osoby nie żyją. I Szezi podchodzi, o, dwie osoby nie żyją, no to ciebie zabiję. Bo mi się wydawało, że to ty strzeliłeś. No halo, czekacie? A my zaczęliśmy klapek, myśleliśmy, że już jesteś. Zaczęliśmy już. To co, restart czy nie? Nie, no, już szybciutko zagrajmy. Nie, bo AB ma jakąś rolę impostorską, to dajcie. No dokładnie, no potrzebuję tego wina, no. Dobra. Idziemy szybciutko sobie stąd. Dobra. Witam. Oho, róg. Róg Gremlina. Ruszy. Szybko skończymy klapek, Gremlin. Tylko musisz przypomnieć zanim powiem ten. Tak, bo od razu po rundzie. Jeżeli ty mnie oskarżysz Bladim do tego, że stałem przy tym... Przy Ale pasku. Ja nie chciałem cię oskarżyć. Chciałem się spytać, jak spróbujesz dzieci ściągnąć babki z piasku. Nie, zamku zbudować. Ściągnąłem babkę jest? Z piasku, ściągnąłem też co innego, ale lepiej o tym nie mówić. Oho. No, nie wolno nie ściągać. Derwu kropek. Że Kruszyn wyciszył Bladiego, że to ściągnął możliwość mówienia nie. Bladiego? Nie, no, Kruszyn zdjął plakietkę ze swojego tego. Ja byłem aktualnie na doku. Jedynym z kim się miałem to był Gremlin, więc... Tak. Niestety Kruszyn, jest podejrzany. Ale zapłaciłem na Bladiego, bo on twierdzi, że go fokusuje. Dobra, skipuję. Nie no. Ja proponuję Gremlina, bo się uwziął na tego Bladiego. No, strasznie się uwziął. No. Już go zmutował nawet. No. Wymutował i specjalnie zgłosił przycisk, żeby Blad nie mógł mówić. No. To na pewno nie jest Gremlin. Dobra, no. Bladi, głosuj. Nienawidzę Gremlina. Bladi, głosuj. Aj, kurde, prawda. No. A czemu dwie osoby na Bladi zgłosowały typy? Bo on głosuje na siebie, bo jest Jesterem, nigdy nie wiadomo. A czyli Gremlin jest impostorem, no nieźle, dobra. Noted. Dobra, trzeba to ogarnąć. Dobra. Trzeba zacząć zabijać tutaj. Jako ten Juggernaut. Niestety nie mogę wentować i on też spory cooldown na starcie.
Dobra, ale to trzeba rozwiązać. Dziękuję Julka serdecznie za gifcika, serduszko dla ciebie, dziękuję ci bardzo, bardzo mi miło. Dobra. Ej, skąd ona mnie mogła widzieć? Nie mogła mnie widzieć. Nie mogła mnie widzieć, że tak się cofnęła. O, zostałem wyciszony. Nie, no zgubiłam was obu! Ale generalnie, taka taka ogólnie bieg tu AB i ja biegnę stamtąd, to AB jest wyciszony, teraz widzę. Ale ogólnie, co było? AB biegnie randomowo no. Z jakiejś strony. I zobaczę. Abby biegł z tyrolki, przed chwilą zjeżdżał tyrolką. Tak, ale uwaga, mam dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Nie wiem, nie mógł zjeżdżać tyrolką, bo był na samym dole, co ty gadasz? No chwilę temu zjeżdżał tyrolką. A gdzie ty byłeś, Areze, ogólnie? Abby był przecież teraz w dżungli. My się minęliśmy. Ja aktualnie. Dobra. Podobne kolory, dobra. Rychałtu poszedłem. Dobra, ale cisza, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że Shazy nie żyje. I od Shazy'ego biegł Abby. Tylko mam takie lekkie podejrzenie, bo wydaje mi się, że mnie wcześniej mógł Shazy też wyciszyć. A powiedz mi... Więc ja nie wiem, czy to nie jest na zasadzie, że AB po prostu wyjaśnił Shazy'ego. A gdzie jest Gladi to ciało ogólnie? No w dżungli, mówiłem. Ale w dżungli, że w dżungli gdzieś od strony Greenhouse'u... No bliżej jego reaktora. No to ogólnie to ja... Kurwa, nie chcę się wystrzęgli z roli, ale no mi się wydaje, że Areze biegł od tamtej strony dołem pod greenhouse'em i biegł w stronę laboratorium, jakby od reaktora. Dobra, biegł. Po pierwsze, ja w ogóle ale ten, nie wiedziałem, mają posterbie, więc wypierdolę go. Ewidentnie AB biegł od tego ciała, skupcie się, bo widzę, że nie potrafi się skupić. Kumacie? Jeszcze raz powtórzę, AB od tego ciała biegł. Więc jest bardzo duża szansa, że AB go uwalił, że może go uwalił w postaci, bo chciał zlecić Shazy i wyciszył mnie w poprzedniej roli, bo Shazy był, bardzo możliwe, że Shazy był tym blackmailerem. No dobra, AB, co masz na swoim sprawiedliwienie? To znaczy, ale tak jak mówię, no ja też... Być może AB jest niewinny ogólnie. Ale ja ogólnie, moja rola pokazała, że od prawej strony od reaktora pod greenhouse biegł ogólnie Areze. Chuja, kurwa, prawda! Ale no, ja wiadomo, nie, tak, jest to nie widziałem tam Areza w każdym razie. No. Ja biegłem też. Z Wixem jedynie, kto albo miał, na klakierę to zrzucę. No, ja tam klakierę też widziałam. Ale ja tam... i biegł, dobra. Nie, no nie musimy wykorzystać. Skipnijmy. Ale może widziałem Kuszyma i Kuszy mnie zabił w dżungli. Może być oczywiście szeryfem, może być szeryfem, a może być tym drugim złym, co zabił się z jego. Dobra. A to wszystko zrzucić na Dawida. No, ale generalnie może być, że po prostu... albo na krakiera, który, kurde, to... Tak, może być, bo... Może być. Kurde, nie wiem. Dawid chyba nie ma żadnego potwierdzenia. Mogliśmy go jednak wygłosować. Dobra. Głoszę to. Fajnie wyje... A nie, krakiera wyrzuciło, no to trzeba na Dawida. No cóż. Dobra. Witam serdecznie, chciałem to zgłosić. A ty nagle jakby znowu... Dobra, co się nie no, po prostu uciekałem, raczej uciekałem. No, biegłem za mordercą po prostu, którym jest Dawid. Dobra. Może być tak, że po prostu Dawid mnie wyciszył. Dobra. Po pierwsze, widziałem, jak biegłeś tam i ja widziałem Dawida, zacząłem biec za Dawidem. A gdzie Dawid pobiegł? No, w lewą stronę od dżungli. Aha, okej. Okay. A nie, czemu ja byłem Shazy w dżungli pod koniec rundy. No to co? Mi? Czemu Shazy był, jak w swoją stronę się pobiegło? No w sensie, on był, Shazy był przed reaktorem. Ja widziałem, jakby grzyb był użyty, widziałem przycisk report. Biegłem w lewą stronę i zauważyłem Dawida, który uciekał w lewą stronę. Ja nie uciekałem w lewą stronę, ja byłem w lasie i biegłem w prawo. No, to w takim razie wszystko jasne. Dawid zabił, widzicie? Jak gówno zwykle... nie zabiłem, nie. Jak, no, nie da się jak Dawid nie zabił, to AB. Tak. No, no możemy tak się umówić, ale nie wiem, jak to stwierdzicie, że Dawid nie zabił. Ale był w lasie. No, w lasie, czyli wszystko się zgadza, to nie był Morflik. Nie wiem, nic mi nie pokazał, no kurde. Medium byłem, kurde, medium, ach, ten medium nic mi nie pokazał. Jeżeli jest medium, to już wrzućcie go, przecież medium nikt nigdy nie jest medium. Tylko on już może do tego zrobić. Klir na świecie. Ja ostatnio byłem medium, jak mówiłem, że jestem medium. No dobra, ale medium to kurde, nie wiem, nic mi Czarzy nie pokazał, ja nie wiem.
Tu tak samo jak AP bierze jakąś rolę pierwszą. Ale czekajcie, to tłumaczenie było takie... No ja sobie pobiegłem w lewo. Ech. A szansy mi nic nie pokazał. Ach, po prostu idealne po prostu rzucenie na Dawida. Druga sprawa, że teraz Dawid jest counterem, więc ma trochę przejebane. Ale cóż. Dobra. A się cofnął. Dobra, poczekamy tutaj może na kogoś. O, ktoś jedzie. Co to było? On tu bombę postawił? A nie, Rezo zginął. Wiesz, że nie do końca. No mogę i ci ufać, już tak nie godzisz. Żyje, no. No a tak ratowałem sytuację. No i nic się nie dało zrobić, no. Mendy raczej tym razem nie zabił. Tym ATM-ku. Gdzie jest ciało? Co się dzieje? Na tyrolce się wypierdolił. Ale to szybko sam chyba, się czy teraz kiedy się wypierdzielił? Ktoś mu podciął linę, no. Ale na górze czy na dole? Ktoś bardzo zły. Na górze czy na dole? Aż mi się język klawiatury zmienił. Myślisz, że kto to zrobił? Bardzo zły. A, okej, okay, dobra. Tak się czyli mamy skipnąć. Zaraz się przekonasz. Dobra, skipnij. Dobra, cisza. Czemu chcesz skipnąć? Bo potem się już wysprzęglił z roli. No. Chyba. Zagłosujcie na mnie po prostu. Nie rób tego. A ten. Nie rozumiem, to chcesz. Ja już wiem na kogo. To jest najgorszy błąd w życiu po prostu. A niedawno ja nie wiem, o czym wy mówicie, jestem bardzo zmieszany. On jest... Zagra Berka za ten. Ja wam powiem, że wiem, kto za każdym razem forsował głosy, bo je widzę. I wiem, że Kruszym jest podłym. Złym człowiekiem, bo forsował głosy na każdego. Ja już myślałam, na kogo tak, ale, chcesz. Ale, razem z Gremlinem, by the way, więc on następny. Ale wiesz, że aktualnie jestem w dżungli, więc jakby... Ale, ja dobra, nie mam tego, jak tego zabić. Ale totalnie nie kumam o czym gadać, szczerze mówiąc. Powiem ci ATM tak, jeżeli... znowu zarolało się. ATM ma rolę, która po prostu wszystkie głosy skieruje na jedną osobę. No więc jakby zgłosujcie, gdzie chcecie, jakby... Okej, okay, kumam. A ja skipnęłam. No dobra. Ale być jeszcze traitor. O bogowie, ale to zrobił. O bogowie, walka. A jak ta rola się nazywa? Prosecutor. Prosecutor i widzę też głos, jak głosuje. Fajne. Nawet. O. Spoko. Miło. Aj, jak oraz Gremlin się zrobił z traitorem, no po prostu idealnie. A. Ja za dwóch na chwilę nie czytał. Czytał rolę? Nie czytał. Połowy nie zna, więc luz. A chyba w ogóle Mandy jest Guardian Angelem Gremlina. Co ten Gremlin robi? O, czy zabiję Bladiego? O, nie zabił Bladiego. Bladi czy nie roli? No, to się nie zdarza. Bladi przygotowany? No tak spontanicznie przyszedł. Dobra, czyli to jednak nie jesteś ty. Jednak jesteś zła, tak? No dobra. Ja? Ale co jest? No bo Wix ja, zajeba ja i biegła zła? I myślałem, że jest szeryfem. Zajeba i biegła, myślę, że ja bym mu to zrobiła, takie coś. W tamtej rundzie go zajebała i myślałem, że jest szeryfem, dlatego nigdy ten, a ona jednak, bym... skoro gra się nie skończyła, to musi być kurwa nigdy. Zła. Ale zwrot akcji. Ja, o bogowie. Nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła. ATM-uś umarł. No dobra, ja jedyne komu ufam to Mendiemu. Wyraźnie, co mówisz? Gremlin? Ja jedyne komu ufam to Mendiemu teraz. Okej. Okay. Dobra, no to na kogo głosujemy na Wixy? Jak, no chyba tak, aha. Bo ATM-ek bardzo doraźnie powiedział. Nie zawieszczałam i to ciało już tam leży. O, no dobra, chuj, Chester win. GG. Tak, GG. Tak, no to gra. Ja myślałem, że ty jesteś Chesterem, bo przecież AB'ego ja go mijałem, jak zjeżdżałem na dół. No bo ja byłem loversem z tym, z Arezem. Ja się zmieniłem z Inglaterra. Ja myślałem, że ona ci zajebała po prostu. Nie, po prostu Areza zginął. Ale ja się zmieniłem z inżyniera, tak. Aha, a ja ufałem, bo ja byłem chyba... No to Wiksa, perfekcyjnie to zagrałaś, ale rozumiem. Ale ja ciebie nie chciałem zabić, spokojnie. Ten. Ja bym nie ładnie zagrałaś, perfekto. No to spoko. Ja właśnie chciałem na twojego oczy. No, miała farta.
Ja farta, że padłem jej pod nogami. Klapek! Klapek! Nie słyszałeś przecież! No ale chwilę wcześniej padłem, no. Mnie nie ma już. Ej, ja kim byłeś? No, ja byłem Juggernautem. Ja tam zajebałem przez niego, no. Ale wszystko rzuciłem na Dawida i nikt się nie... I totalny przestęp to uwierzyli, Dawid tak się nie potrafił bronić. Dawid, a ty kim byłeś? Medium i chciałbym im pokazać Abiego, bo myślałem, że Wix jest czysta, bo zabił. Na Dawida zagłosowali wszyscy, oprócz mnie, Wixy. Jestem, klapek jest. Generalnie ogólnie mi to nie pasowało, ja dałem... bo ja biegłem i nie widziałem Dawida, ale mówię sobie, dobra, przecież może się poznać. Ja ci no, ja tak... dałem w ogóle traka w pierwszej rundzie, jak byliśmy na Tyrolce. I byłem przekonany, że ty dostałeś traka, a tak naprawdę dostał AB traka. O i nie. I się Bloody mówił prawdę, że on tam biegł dołem i po prostu uciekał od ciała. No ale ja nie uciekałem, raczej no udawałem, że nie uciekałem. A druga sprawa, że no rzucanie na Dawida była najprostszą dobra, rzeczą. Nikt się nie wiedział. Dobra, ogólnie no strasznie naciągane to było, ale już machnąłem ręką po prostu. Teraz wracam Gremlina. O, oczywiście, po że jest zły. Machnąłem ręką, choć prawda jest taka, że naciągane tak mega ma. To było. Ja się może jednak wrócę. Ja nie chcę być tutaj w innym miejscu z Gremlinem. Ja się cofam. Podziękuję. Idę do laba po prostu. Wolę iść w jakieś odizolowane miejsce od świata. Z Dawidem. To jest idealne miejsce. Nie no Mandy się... Czy Mandy ma... Czy... Zaraz. Czy Mandy... Czy ja mylę mody? Nie, chyba mylę mody. O co chodzi? Nie, bo się chodzi? Zastanawiam, czy Mandy ma fast, czy po prostu tą umiejkę impostorską, która przyspiesza. Fast. Tutaj jest chyba fast po prostu. Mam fast. A, to na koncach. A wiesz co, ja mam... Wenerę. Dobra, na komunikacjach, tam gdzie się kręci kółki, leżą... To masz? Ja mam Frosty, dokładnie. Wow, super. Dobra, gdzie jest ciało? Jeżeli nie zabijecie, no, bo będzie mówię, dwa ciała leżą na komunikacji. Aj, no Gremlin zabił i zgłosił. No. Czyli Srabul kill jest? Tak, dwa ciała. No, czyli Gremlin zabił i zgłosił, no. Tak. I Gremlin. Ej, a może AB to zrobił w sumie? Nie, jestem z Mandym i z Dawidem w laboratorium. Mandy. Ale nie zabił, ale... Mandy i Dawid. Ale nie bym tego takiego wiem, czy nie zrobiłem. Też był w laboratorium. Czyli Mandy i ja powiedzieć... w laboratorium. Ej, to wszystko wskazuje na... Gremlina, dziękuję. No nie, on jest egzy, ja biegłem z Gremlinem. Nie, ja biegłem. Ja biegłem z Gremlinem, Gremlin nie zabił. Gremlin nie zabił. Ej, a co zrobiłeś? No nie, no fania ATM-owi. No, a nie, no serio, nie zabił. No biegłem z Gremlinem. Klapek, a ty co robiłeś? Gdzie z nim biegłeś? Co? Ale gdzie byłeś? Ja się skipał, przebiecie. Ale gdzie byłeś? No, wszędzie, na mapie. Ja. Ale gdzie teraz byłeś? Klapek też jest bardzo podejrzany. No ogólnie to, kto teraz łowił ryby? Ja. A ten, gdzie byłeś dobra, ty? To jest szat z nim ryby. Ja byłem z Gremlinem i dwa ciała na ciśmie, on nie zabił. No dobra, a gdzie biegliście razem? Z Gremlinem zabiłeś właśnie. Gdzie biegliście razem? Jakbym mógł, tam zabił Kruszyma, nie oszukujmy powiem się. Powiem tak, jeśli to dobra, nie była Temi, no to właśnie. Właśnie. Dobra, wszystkie dowody wskazują na mnie. Ej, ale ogólnie gdyby, jeśli nie Temi Gremlin, to jeszcze Klapek i Wixa. Nie, no jest bardzo... Klapek, proszę mnie nie oskarżać. Dobra, nie wiem. Nie, no jest bardzo duża szansa na Gremlina. Klapek mi śmierdzi, bo nie potrafi AB. Powiedzieć, nie, nie jestem żadnym egzem. Proszę mnie nie oskarżać. Mi się wydaje, że AB mówi prawdę. Dobra, może nie jest. Fantastyki, mam nie dokładnie będzie. 1 na 8. Akustyczny. I będzie Gremlin. To nieźle. Akustyczny. Janki, akustyczne. I co zrobić? Nie zabijało. No niestety Gremlin, to jest zemsta za to, że się fokusowałeś na mnie. A się wkopałeś Gremlin. Dobra, ja czyli... Ja pierdolę, byłem z Universem, uwaga, ja byłem inżynierem, a on był zajebanym survivorem. Gratuluję, ej, dobra, AB. Czyli wszystko... Nie, był survivorem. Wszystko wskazuje na Klapka i Wixę, jednak. O, ale numer. Aj, od razu, kurde, zaczął go bronić. No, ale będzie szybki. Nie, no nie był survivorem. Od razu wkręcił, kurde. A ten tak przy śmierci lubi tak wspomnieć jakieś dwie losowe role. I potem sobie zginąć. Dobra. Nie, jakieś bejty trafili albo... coś. Dobra. Zrobić tutaj. Dobra, trzeba kogokolwiek sprawdzić. O, report. Jeszcze kogoś sprawdzić przed reportem. Kurde, no nie mogę nikogo znaleźć.
Raz jeszcze jest w porządku. Teraz wróćmy się w takim razie. Witam. Oho! Ciało Klapka jest już stare. A gdzie jest ciało? Ciało jest w reaktorze. Ej, Bill, ile masz czasków? Mendy, Shaz i Tenchow na Meeting Roomie. Trzy. Poczekaj. A ja mam 7, jeszcze masz tak mało. No bo nie skupiam się tak bardzo na taskach w tej rundzie. Dobra, bo i tak Bloody nie robi tasków. Ogólnie Bloody gra jakiegoś kurewskiego Jestera albo Exo ma teraz na mnie, żeby teraz oskarżał w tym momencie, nie? Nie oskarżam się, tylko pytam, gdzie byłeś, Gałganie. Ale od razu, a gdzie Klakier pobiegł? Bo cię zgubiłem. Może no, dlatego? No tak, ha? Zgubiłeś mnie. Ja pobiegłem do laba pobiegłem i robiłem sobie tam kryształki. Widzicie? A ogólnie Bloody kurwa przybiegł do mnie, gdy strzelałem w meteoryty i nagle mówię, chuj, też sobie pewnie będzie robił taska, ale chuj, że cały czas się poruszał, nie? No mówię, to no, nieźle. Nie dobra, ale do rzeczy, o co mi chodzi? 100% czysty. Cisza, o co mi chodzi? Bo Mandy i Shazzy biegali w meeting roomie. Dawid był na lookoutcie. Czyli jedyne osoby, które mogły zabić, to według mnie, to był AB, Vixa i Klakier. Trzy osoby. Jeśli, no skoro Klakier ci powiedział, gdzie był. No ale i przecież nie wiem, ja czy on tam był. Ja ci mówię, też mówię, że to ciało było bardzo stare. Teraz się z Mendim chyba mijałem ogólnie. A skąd wiesz, że to było stare, AB? No bo raz mi się zdarzyło przebiec obok tego ciała, ale chciałem coś jeszcze zrobić, więc dopiero potem wróciłem i zgłosiłem to ciało. AB śmierdzi. Imo AB, Vixa, jeśli nie Klakier. A. Nawet nie żyje. Mimo AB, Vixa, jeśli nie Klakier. Czyli jest Vixa. Oj, chyba Doomsayera mamy. Ja? I AB jest mamy drugim, Doomsayera. Prawdopodobnie. Nie jestem za tym drugim. No. Gremlin prawdopodobnie był po prostu zdrajcą. Nie, no AB, Vixa. Bo ATM lubi tak przed śmiercią walnąć dwie losowe role. I to jest ogólnie. Dobra, ja bym dał na to Vixę. Ogólnie, Mandy, od której strony mnie mijałeś? Jak biegłem od laba, co nie? Dobra, głosuj na mnie, Klakier. Weteranem? Nie, no naprawdę, Mendiego. AB. Jestem słoperem, ja pierdolę. Ej, to AB. Ale co ma akurat Mendiego? No to przejebaliśmy. No bo na mnie. Nie, no Bloody co losowo rzuca oskarżenia. Alardowa taktyka. Ale lećmy na górę. Lećmy do lookouta, zróbmy sobie tutaj szybciutko. Dobra, git. Upper Engine, polećmy sobie tutaj, wybierzmy sobie części i idźmy sprawdzić Vixa. A, nie zdąży tak. O, witam. Dałbyś mi taska dokończyć. O. Ktoś widział Bloody'ego? No co tam się stało? No dobra, zostaje nam Klakier, bo Vixa nie mogę zabić. Kurwa, nie jestem ja pierdolę, potwierdził mnie w poprzedniej rundzie Mandy, którego wróciliście z łapem. Potwierdził mnie Mandy, no i co, że cię potwierdził, ale ten kill był stary. Dobra, to dlaczego kurwa nie AB? Dlaczego kurwa nie AB? Jak Bloody powiedział, że... Dałem wszystkie dobre informacje. Albo Klakier, albo AB. No tak, kurwa, pobiegłeś do ciała i jak się ciebie zapytał, dlaczego go nie zgłosiłeś, to powiedziałeś, albo pobiegłem sobie coś tam jeszcze tak, zrobić, no. Potem to zgłosić. No dokładnie, to, kurwa, tak zrobiłem. To jest taka sama obrona, jak w tym przypadku moja, kurwa, więc równie dobrze... No, ale równie dobrze mogłem nie zgłosić tego ciała i zabić kolejną osobę. Mnie ogólnie Shazzy tak samo jest w stanie sklirować z pierwszej rundy. Nie, Shazzy jest czysty akurat. Łowił ci mnie ryby. Wy się tak łowiłem z nim ryby, gdy padały ciała. A Bloody pewnie miał egzy na tego, jak się pytał od razu o Klakiera. No tak, i bankowy miał na nie wiem, dlaczego ty AB na niego tak ciśniesz. No cisnę na niego, bo jedynie jest, poza Klakierem możesz być ty. Jeśli to nie jest Vixa, która jest swaperem, bo teraz zeswapowała się z Mandy. Jesteś jakiś, nie wiem, AB, ty... No dlatego... Boże cię, Vixa, no dlatego mówię na Klakiera, bo nie, jedynie... No Shazzy, ja pierdolę, jestem Sirem, sprawdziłem przez jego, jest dobry, Gremlina sprawdziłem w pierwszej rundzie i był zły, ja pierdolę. No i dobra, masz. Wyrzućmy tego. Ja pierdolę, nie wytrzymam! Powiem ci tak, nieźle Shazzy był dobry. Yeah. Czyli zmienił się w traitora. No to koniec. A ja cię sprawdziłem w przedostatni, taki zielony jesteś. Ja byłem weteranem. Czekajcie, powiem wam najlepszą akcję. Miałem wszystkich role, oprócz Dawida Vixy. Dawid się zabił, myślałem, to zgadł jego rolę, bo byłem traperem. No mówię, no to Vixa została, bo jako jedyna roli nie było, tak? A przy tym, jak Dawid się sam zabił, by próbował zgadnąć, Shazzy został traitorem.
A w ogóle, Mandy, dlaczego ty powiedziałeś? Ja mówię, ty mnie Mandy mijałeś od laba, nie? A ty tak, jesteś weteranem. Ja jego buta dostrzelałem. A najlepsze było to, że ja się escape'em tepnąłem, patrzę, ciał Arezę. Ja widziałem, że ty jesteś weteranem. No dobra, to już a ja sobie... Ja byłem werewolfem, 3 sekundy zabrakło. No ja tak widzę to ciało takie... O, spoko ciało, tylko najpierw może użyję tego Seera. I akurat na szansę użyłem. I to ja tak naprawdę zniszczyło mi grę. Ja Q-Toner nie może głosowania wprowadzać i mówię takie... I kończymy odcinek. Elo.